Sprawdźmy, czy potrafimy wykonać takie dzielenie: 1 trzecia podzielone przez 5. Dam Wam małą podpowiedź. Narysujcie 1 trzecią, trzecią część całości, a potem podzielcie ją na rysunku na 5 równych części. Zatrzymajcie teraz ten film i spróbujcie to zrobić. Ok, zróbmy to teraz razem. Tak jak zasugerowałem przed chwilą, narysujmy 1 trzecią. Niech całość będzie reprezentowana przez taki kwadrat, i podzielmy ją teraz na trzy równe części. Najłatwiej będzie na trzy równe prostokąty: pierwszy, drugi i trzeci. Nie jest to pewnie perfekcyjny rysunek, bo rysuję od ręki z małą pomocą komputera, ale umówmy się, że to są trzy równe części. I jedna trzecia to jedna z tych trzech równych części, czyli taki jeden pionowy prostokąt. Podzielmy teraz ten zakolorowany prostokąt na pięć równych części. Zrobimy to przy pomocy poziomych rzędów. Podzielmy trzecie części poziomymi liniami. Żeby za chwilę było łatwiej i żeby wszystko, czego potrzebujemy, było widoczne, podzielmy od razu wszystkie trzy pionowe prostokąty w taki sam sposób. Czyli dzielimy poziomymi liniami na pięć równych rzędów. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i piąty. Podzieliliśmy cały kwadrat na jeden, dwa, trzy, cztery, pięć równych rzędów. Może nie są idealnie równe, bo jest to rysunek odręczny, ale zakładamy, że są równe, że mają wszystkie taką samą wysokość. Jeżeli teraz przyjrzymy się naszej pierwotnej 1 trzeciej, czyli pierwszej kolumnie i zaznaczymy w tej kolumnie tylko jedną piątą, czyli tylko pierwszy jej rząd, to będzie to ta komórka, ten prostokąt. I teraz najważniejsze pytanie, jaka to część całości, czyli całego kwadratu? Jeżeli przyjrzymy się całemu kwadratowi i temu, jak jest on podzielony, bez względu na to, które linie rysowaliśmy najpierw, a które potem, to widać, że kwadrat jest podzielony na 15 części 15 komórek. Jeżeli nie jesteście pewni, to możemy je policzyć: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 albo możemy sprawdzić ile mamy w tym kwadracie komórek w inny sposób. Możemy powiedzieć, że mamy 3 pionowe kolumny, 3/3, bo każda z tych kolumn to 1 trzecia, 1, druga, trzecia i każda z tych kolumn została podzielona na 1, 2, 3, 4, 5 równych części. A 3 razy 5 to 15. Każdy z tych małych prostokątów to 1/15 całości. Również ten Prostokąt to 1 piętnasta. No i w takim razie 1 trzecia podzielona na 5 to 1 piętnasta. To jest 1 piętnasta. Jedna trzecia podzielona na 5 albo przez 5 równa się 1 piętnasta. No i mamy wynik, którego szukaliśmy.